Niedzielne spotkania Ekstraklasy rozpoczęliśmy od meczu w Legnicy. Miedź podejmowała Stal. Wynik to jest zwycięstwo gości 2-0. Wydaje mi się, że wynik spodziewany. Można było tego się właśnie spodziewać. Natomiast pamiętajmy, jak Stal ostatnio wyglądała. Między innymi porażka z Widzewem Łódź 0-3. Wynik, który mógłby oddawać, że przebieg spotkania był jednostronny. Natomiast absolutnie tak nie było. W dzisiejszym meczu Stal zdominowała Miedź na każdej płaszczyźnie. Jeżeli mówimy o posiadaniu piłki, o kreowaniu sobie sytuacji, w wykańczaniu też grze w obronie. Bardzo dobrze wyglądał przede wszystkim środek pola pod batutą Piotra Wlazły. Rozgrywający Stali zaliczył absolutnie chyba najlepsze spotkanie dotąd i jeden z najlepszych piłkarzy w tym meczu. Oczywiście Ratajczyk czy Hamulicz, autorzy bramek, również nie zawiedli. Świetny występ przede wszystkim Hamulicza, napastnik, który świetnie się znajduje w polu karnym rywala, a także bierze czynny udział w rozgrywaniu piłki. No absolutnie, ja już to podkreślam któryś tydzień z rzędu, że ściągnięcie tego napastnika do Mielca to było absolutnie strzałem w dziesiątkę. No Miedź na pewno wyglądała słabo. Brak pomysłu na grę, brak konkretyzacji swoich akcji. Mam wrażenie, że zawsze w takich sytuacjach dość dobrych to Stal miała przewagę piłkarzy. Miedź miała w ogóle problem z rozegraniem piłki od tyłu. No to też jest coś, nad czym powinno się pochylić i przede wszystkim od tego zacząć pracować. Moim zdaniem drużyna z Legnicy powinna próbować na przykład rozgrywać dalekim podaniem, zbierać drugą piłkę w walce o właśnie posiadanie piłki w tej strefie ataku, a podczas przechodzenia do akcji z tyłu, no przytrafiały się koszmarne błędy, czyli podawanie do rywali. No tak mniej więcej skończyła się ta bramka numer 1, kiedy to Hamulicz wpisał się na listę strzelców, więc takie coś no powinni absolutnie wykluczyć. No wydaje mi się, że absolutne ABC futbolu, a nad tym jest problem. No nie może też dziwić miejsce w tabeli Miedzi po tym spotkaniu, no bo to słuchajcie, jest naprawdę przedostatnia pozycja, jakby wyniki no oddają stan faktyczny, że tak się wyrażę. Stal natomiast to jest zadowalające 8 miejsce. Mam wrażenie, że drużyna z Mielca przebudziła się po tej przerwie reprezentacyjnej. Wiadomo, że zadanie z całym szacunkiem dla Miedzi nie było specjalnie trudne, ale absolutnie pierwsza i druga połowa tak samo, mimo że nie okraszona w bramki, no jakby kompletnie pod ich kontrolą. Stal zagrała jak szef. Jeszcze raz podkreślę wielką rolę Piotra Wlazła, ale też Gettinger czy Kasperkiewicz. No są piłkarze, którzy wyglądali całkiem nieźle i ta drużyna, która jest sezon w sezon przebudowana, bo wiadomo, że Adam Majewski ma bardzo trudne zadanie. Wielu piłkarzy z Mielca odchodzi, wielu przychodzi. Naprawdę te szachy i rotacja jest olbrzymia, a i tak trener sobie z tym, uważam, fantastycznie radzi. Zachęcam wszystkich do kciuku w górze, do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych podcastach. Jeszcze 2 spotkania ekstraklasowe na dzisiaj czekają, więc do zobaczenia właśnie przy okazji tych meczów.